zmienili tylko sztafaż. Zewnętrzne jakieś znamiona, to co ludzie widzą, zostało pozmieniane. Ale istota polskiej państwowości została zachowana. A tą istotą było, mówiąc tak bardzo brutalnie i trochę wulgarnie, dojenie polskiego bydła. Czyli nadal państwo miało realizować ten cel, żeby z polskich zasobów wycisnąć ile się tylko da. To znaczy z zasobów surowcowych, z infrastruktury, z ludzi, wycisnąć jak najwięcej. Żeby ludzie jak najefektywniej pracowali, ale żeby jak najmniej z tego korzystali. A tylko zaczęli to robić w zupełnie innej formie i w innej postaci. Bo wcześniej robili to w systemie tak zwanym nakazowo-rozdzielczym. No pracował tam każdy za jakieś 20-30 dolarów. To żałosne pieniądze. I wszystko, co zostało za te pieniądze wyprodukowane, należało do państwa. I jak państwo to przeznaczyło na co, to już było sprawą tylko aparatu państwowego. I jeżeli jakieś tam dochody z tego były, bo dało się coś za granicę sprzedać, to za te dochody budowano a to jakąś tam hutę, oczywiście, żeby czołgi budować, a nie garnki. I to budowano jakąś kopalnię, to budowano jakąś stocznię. I nie wiadomo było, czy to, co jest budowane, czy ta nowe przedsięwzięcia gospodarcze, państwowe, czy one przynoszą jakiś dochód. Bo nie było rynku. I w ogóle tamten system nie zakładał istnienia rynku. Był nakaz zbudowania portu, czy tam zbudowania stoczni. I w tej stoczni był nakaz zbudowania statków. I ten nakaz był wykonywany. I ludzie dostawali po te swoje 20-30 dolarów i te statki budowali. I teraz jak ktoś zapytał, a czy to się opłaca? Czyśmy na tym zarobili, czy stracili? No nie da się odpowiedzieć na takie pytanie. Nikt nie wiedział, bo nie było rynku. Każdy robił, co mu każą, dostał te parę złotych i tyle. I teraz, żeby było wiadomo, co się opłaca, a co nie, trzeba uruchomić rynek. Czyli trzeba było uruchomić swobodę kupna i sprzedaży. I to, na co jest popyt, jest produkowane, to, na co nie ma popytu, trzeba zwijać. No ale zrobiono to w sposób najgorszy z możliwych, a przede wszystkim zrobiono to w sposób ewidentnie sprzeczny z interesami obywateli polskich. Bo normalna pierestrojka, jaka powinna zostać przeprowadzona, powinna polegać na tym, że zamyka się przedsiębiorstwa upadłe i pozwala się ludziom rozwijać takie, jakie chcą. Czyli niech produkują co chcą, sprzedadzą komu chcą, gdzie chcą i niech zachowają sobie dochód. I w tym momencie ludzie już by produkowali coś, jeżeli nie da się sprzedać w Polsce, to może się da sprzedać w Czechach, może w Niemczech, może w Anglii, może w Chinach, może w Afryce. I sprzedawaliby gdzieś, przyjeżdżałyby tutaj dolary, juany, ruble, marki i za to można byłoby coś kupić, rozwijać infrastrukturę. Znów ci, którzy mają pieniądze, bo coś tworzą i sprzedają, mogliby rozwijać swój biznes, bo dobrze im to idzie. I stalibyśmy się bogaci. Tymczasem zachowano pryncypium ustrojowe. Zmienił się tylko sztafaż, zmieniły się nazwy instytucji, sposób postępowania, wygląd tych wszystkich ludzi w telewizji się zmienił, ale podstawowa funkcja została zachowana. A to jest ta funkcja, o której tak przepięknie mówił pan Janusz Szpotański. Musimy doić, strzyc to bydło, a kiedy zdechnie, zrobić mydło. Czyli muszą z nas wycisnąć, ile się tylko da. I dlatego twierdzę, że to państwo nadal zachowało antypolski charakter. Że Polakom nigdzie nie jest tak źle jak w Polsce. Jadą do Norwegii, jadą do Niemiec, jadą do Francji, do Anglii, do Stanów Zjednoczonych, do Australii i wszędzie im się żyje lepiej. A w Polsce im się żyje gorzej. No to jakież jest to państwo? Tymczasem Polska ma gigantyczne zasoby. Ogromne zasoby i ma ludzi naprawdę zdolnych, odpowiedzialnych i pracowitych. To do nas powinni przyjeżdżać pracować, w naszych przedsiębiorstwach tu w Polsce. I tu powinniśmy robić ogromne fortuny. Tylko państwo polskie urządzone jest tak, że zrobić można wszystko, tylko zarobić nie wolno. I ludzie mówią, że nie ma pracy. Nieprawda. Pracy jest w brud. Tu jest bardzo dużo rzeczy niezrobionych. Naprawdę jest co zrobić. Tylko zarobić nie można. Dlatego ludzie uciekają pod rząd jakichś innych państw, pod którymi można więcej zarobić za tą samą robotę. Więc Polska jest krajem źle urządzonym. Jeśli teraz wrócimy do dnia dzisiejszego, bo z tej przeszłości pierestrojki tej lat 80-tych, 90-tych przenosimy się do dzisiaj. Nadal postulat jest ten sam. Jeżeli mamy Polskę reformować i na przykład zmieniać konstytucję,
to podstawowym zapisem, gdyby to ode mnie na przykład zależało, jaka powinna być konstytucja, to ja bym konstytucję zaczął od tego, że w domenie państwowej, czyli w dyspozycji wszystkich władz publicznych, nie może się znaleźć więcej niż 8 czy 10% produktu krajowego brutto. A potem resztę, jak się to rozwiąże, czym dysponuje prezydent, a czym dysponuje rząd, a czym dysponują sołtysi na wsach, to już są detale, jak się to rozdzieli. Byleby władza nie okradała obywateli. To jest pierwsze pryncypium, że władza ma chronić stan posiadania swoich obywateli, żeby Polacy mogli pracować i cieszyć się owocami własnej pracy, żeby im nikt nie mógł niczego zabrać i żeby im nikt nie mógł grzebać po kieszeniach. Również, żeby władza obywatelom nie grzebała po kieszeniach. Żeby władza nie kontrolowała wszystkiego przez konta bankowe, żebyśmy mogli płacić sobie gotówką, bądź w dowolnej innej postaci realizować zobowiązania między sobą, żeby to nie był w ogóle problem domeny publicznej. Żeby żadne władze nie mieszały się do sfery ludzkiej prywatności. Takie państwo mi się marzy.